Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Wróciło 72 z radością, mówiąc: Panie, przez wzgląd na Twoje imię nawet złe duchy nam się poddają. Wtedy rzekł do nich: Widziałem szatana spadającego z nieba jak błyskawica. Oto dałem wam władzę stąpania po wężach i skorpionach i po całej potędze przeciwnika, a nic wam nie zaszkodzi. Jednak nie z tego się cieszcie, że duchy się wam poddają, lecz cieszcie się, że wasze imiona zapisane są w niebie. W tej właśnie chwili Jezus rozradował się w Duchu Świętym i rzekł: Wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi, a objawiłeś je prostaczkom. Tak, Ojcze, gdyż takie było Twoje upodobanie. Ojciec mój przekazał mi wszystko. Nikt też nie wie, kim jest Syn, tylko Ojciec, ani kim jest Ojciec, tylko Syn i ten, komu Syn zechce objawić. Potem zwrócił się do samych uczniów i rzekł: Szczęśliwe oczy, które widzą to, co wy widzicie. Bo powiadam wam, wielu proroków i królów pragnęło ujrzeć to, co wy widzicie, a nie ujrzeli, i usłyszeć, co słyszycie, a nie usłyszeli. Kiedy słyszymy o działaniu złego ducha, przeważnie budzi to w nas lęk i obawę. Boimy się spotkania z demonami, tak jakby one były silniejsze od nas. Jesteśmy uczniami Chrystusa, a On udzielił nam swojej władzy nad nimi. Jak długo pozostajemy w komunii z Chrystusem, nie musimy się niczego obawiać. Jego władza jest większa od władzy demonów. W poprzednim rozważaniu wspomniałem o trzech skutecznych środkach walki ze złymi duchami: pokorze, bezgranicznym zaufaniu Bogu oraz radości. Dziś Jezus wzywa nas do radowania się z faktu, że nasze imiona zapisane są w niebie. Wielu świętych uważało, że poczucie humoru jest jedną z pierwszych form egzorcyzmów. Mieć dystans do siebie i otoczenia, potrafić żartować i śmiać się z siebie, to cnota, która u demonów wywołuje lęk i przerażenie. Jezus chce przenieść naszą uwagę skoncentrowania się na złu, na skupienie uwagi na niebie. Zwycięstwo nad demonem jest pochodną, rezultatem mojej bliskości z Bogiem i dzieje się to zupełnie naturalnie, spontanicznie. Im bliżej jestem Boga, im bardziej Jemu ufam, tym bardziej stronią ode mnie złe duchy. Potrzeba nam zatem rozwijać całkowitą i bezgraniczną ufność względem Boga. No i wreszcie pokora, królowa wszystkich cnót. Pokora jest najbardziej odrażającą cnotą w oczach demonów. Widząc człowieka pokornego, demony odczuwają obrzydzenie. Dlatego podczas przyjmowania sakramentu święceń kandydaci przyjmują postawę najwyższego uniżenia. Te trzy środki zapewnią nam skuteczną obronę przed demonicznymi atakami. Zechciejmy dziś rozradować się w duchu razem z Jezusem i wielbić Boga za to, że objawił nam dobrą nowinę, nam, maluczkim tego świata.